Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, to wy będziecie decydować o moim dniu. I jak mam być szczera, to się trochę boję i nie do końca byłam przekonana do tego typu odcinków, ale po tym jak pojawiły się prośby pod ostatnim odcinkiem, postanowiłam, że dobra, spróbuję, jak nic z tego nie wyjdzie, to po prostu ten filmik nie użyje światła dziennego, tak jakby go nie było, także wiecie. Jakby co, to zawsze nie muszę go publikować, ale myślę, że go opublikuję. I słuchajcie, ja wstałam jakąś godzinę temu, piję kawę, dlatego że kocham kawę i nie odpuszczę jej i nie zamienię na nic innego z rana, więc no nie pytałam was co, kawę czy herbatę. Natomiast tak, piję kawę. Już zadałam wam pierwszą ankietę na Instagramie. Jak widzicie, warto mnie obserwować na Instagramie, bo ja o takich rzeczach nie informuję wcześniej, tylko tego danego dnia, kiedy coś robię, to po prostu wam o tym mówię na Instagramie i tak jest i koniec. I po prostu, no, taka jestem i czasami trochę jestem nieogarnięta. Także dajcie mi koniecznie znać, czy byliście na bieżąco na Instagramie, czy braliście udział w ankietach. A pierwszą ankietą, jaką wam zadałam, to co dzisiaj założę. A mianowicie... No, idę na pewno w czarnych spodenkach, bo uwielbiam czarne spodenki, natomiast nie wiem, jaką bluzkę założyć i zadałam wam ankietę, czy czarną, czy różową. Możecie mi pisać w komentarzach, którą byście wybrali. Natomiast ja zaraz wam pokażę, jakie są wyniki ankiety, bo już jakieś 10 minut temu ją wrzuciłam, także zobaczymy, co wybraliście. Mam nadzieję, że różową, bo na to mam dzisiaj ochotę, a jak nie, no to pójdę w tej czarnej, w ten upał. Wystąpił pewien problem z racji tego, że idziecie łeb w łeb, jest 25 na czarną i 25 na różową. Także no nie mam pojęcia, w co się ubiorę. W chwili obecnej to wygląda właśnie tak. Dobra, poczekam jeszcze chwilę, jak ta przewaga głosów będzie mniej więcej o dwa więcej i się ubiorę. A i słuchajcie, idę wieczorem na 18, więc do wieczora się raczej nie maluję, bo nie widzę takiego sensu, poza tym jest tak gorąco, że i tak mi cała tapeta spłynęła, więc dzisiaj będziecie mnie oglądać no make-up. Znaczy do wieczora, a wieczorem się umaluję. Tak, taki disclaimer. No czemu tak? Widzicie to? No zobaczcie to. No nie! Ej, no! To którą mam założyć? Kierując się tą ankietą i ku moim niepocieszeniu idę w czarnej. Tak. Żeby nie było, założyłam czarną. I teraz zbieram się do wyjścia, także idziemy. Słuchajcie, będąc w Biedronce, pozostawiłam was przed ankietą, czy gdzieś na słodko, czy na słono. I wyszłam z tej Biedronki, nic tam nie kupiłam, bo nie miałam ochoty, ale mam w domu i na śniadanie na słodko, i na słono. Myślę, że wam to nie zrobi różnicy, czy kupię to w Biedronce, czy zrobię sobie w domu. I zaraz sprawdziłam wyniki ankiety, no i zrobię dla was kolejną, bo mam troszkę, wiecie, taką godzinę przepaści i bym sobie obejrzała jakiś odcinek serialu, tylko nie wiem jeszcze którego, także wstawię wam zaraz drugą ankietę i sprawdzimy, jak to z tym śniadaniem wyszło. Dobra, słuchajcie, wygrało śniadanie na słodko, także ja zaraz sobie coś przyszykuję i pokażę wam, co dzisiaj będę jadła na śniadanie, no i sobie wam tą ankietę z serialem. Dobra, to jest moje śniadanie na słodko, to jest rogalik z masłem i dżemem i tutaj wstawiłam wam teraz ankietę, co będę oglądać. I albo to będzie 8 odcinek Life Sentences, nigdy nie umiem tego wymówić. Albo Famous in Love i mam nadzieję, że wybierzecie Famous in Love, bo nie mogę się doczekać, a zacinał mi się rano, więc mam nadzieję, że będę oglądać to, nie to, tylko to. No ale jak będę musiała obejrzeć to, to też się nic nie stanie, wiadomo. Dzięki Bogu wybraliście, że mam obejrzeć sobie Famous in Love i bardzo mi to odpowiada, także włączam sobie 10 odcinek i zabieram się za oglądanie. Słuchajcie, idę z mamą do Manu z okazji, wiecie, Dnia Dziecka, tak właściwie to wiem, że obejrzycie to już po Dniu Dziecka, ale mam nadzieję, że wasz Dzień Dziecka był spędzony w miłej, takiej rodzinnej atmosferze, bo pamiętajcie, że dziećmi jesteśmy przez całe życie. No ale właśnie z tej okazji idę z mamą do Manu na mały shopping, może pójdziemy na jakiś dobry obiad, zjadłam coś dobrego. Także zabieram was oczywiście ze sobą i dalej będziecie decydować o moim dzisiejszym dniu. Ogólnie to zrobiłam zakupy, tak jak chcieliście, ale to wam pokażę w domu, natomiast teraz jesteśmy w Bobby Burgerze i
oczekiwaliście, że będę jadła, zaraz wam pokażę co. Dobra, padło na burgera, więc będą burgery. No. Dobra, słuchajcie, ja już jestem od jakichś 3 godzin w domu, ale pakowałam prezent, musiałam sobie dorobić paznokcia, bo mi pękł. I musiałam sobie go dorobić, no bo idę dzisiaj na 18. Wstawiłam wam też ankiety co do włosów, makijażu i paletki, jakie mam użyć właśnie na tą imprezę 18, ale pokażę wam jeszcze kieckę, którą wybraliście na Instagramie. Tak dokładnie wybraliście sukienkę kremową i tak ona się prezentuje, to jest taki no biały wpadający w krem, ona jest w paski, ja mam XS i ona kosztowała 70 zł i jest z Bershki, także taką kieckę sobie zakupiłam i dzisiaj ją założę. Dalej, dobra, teraz jeżeli chodzi o makijaż, bo nie chciałam sobie zrobić słabszy, bo tam ponoć nie ma klimatyzacji i boję się, że wszystko mi spłynie, ale wybraliście mocny, więc postaram się zrobić coś mocniejszego jednak. Pokręcę włosy. I użyję paletki Maxineczki, bo wyjęłam dwie, których ewentualnie chciałam dzisiaj użyć i właśnie wybrałam sobie tą białą czekoladkę z Makeup Revolution, no i Maxineczki Beauty Legacy i tej sobie dzisiaj użyję i nią sobie zrobię dzisiaj pełny makijaż razem z twarzą, ale nie wiem, czy nie odpuszczę sobie podkładu. Dobra, także ja się szykuję i pokażę wam efekt końcowy, jak już się wyszykuję. I myślę, że to już będzie koniec dzisiejszego odcinka, tak mi się wydaje. No ale to przyjdę jeszcze się z wami pożegnać i pokazać efekt końcowy. Także idę się szykować, bo strasznie mało czasu mi zostało do wyjścia. Nie zwracajcie uwagi na bałagan na biurku, ale tak się prezentuje mój outfit. To jest ta kremowa sukienka, którą wybraliście na Instagramie. Mam loczki i zrobiłam sobie troszkę ciemniejszy makijaż. I tak to się wszystko prezentuje. Dobra, słuchajcie, także tak to wygląda w świetle dziennym. Myślę, że z tego miejsca już mogę się z wami pożegnać. Jeżeli podobał wam się taki odcinek, no to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i piszcie mi, czy chcecie tego typu odcinku więcej, to ja będę je dla was robić. Koniecznie wbijajcie na Instagrama, bo tak jak mówię, no warto chociażby z tego tytułu akcji dzisiejszej. I mam nadzieję, że taki odcinek jak dzisiaj wam się spodoba, przypadnie wam do gustu. Powiem wam szczerze, że ja bawiłam się mimo wszystko świetnie nagrywając go i że będziemy kontynuować tą serię, może makijaż wybierany przez Instagramiczów, być może, zobaczymy co z tego będzie. Koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i widzimy się już niedługo w następnym odcinku. Cześć!